Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft na luzie z Karlą. Dzień dobry. Pół roku. No chyba pół roku minęło. Tak strzelam, tak. Że to pół roku. Troszkę nam się zmienił design w naszej kuchni, zrobiła się nieco przestronniejsza, ale spoko. Zaraz ją zawalę znowu, bo chcę nam postawić kuchenkę. Ja się zastanawiam, czy w ogóle w poprzednim odcinku to była jakaś kuchnia. Była. Tak? Bo to robiliśmy na odcinku. A, no widzisz. To ja nawet magazyn, nie pamiętam. Magazyn miałyśmy skończyć poza odcinkiem. No i skończyłyśmy? Tak, możemy pokazać. Właśnie, teraz się wchodzi tak do magazynu. Tutaj Kami zrobiła windy. Zgarasz, bo zniknęły nasze zwierzęta. Tak. Magazyn jeszcze musi być troszkę poprawiony, bo pojawiły się windy i zepsuły cały design. Symetrię zepsuły, także trzeba tutaj ponaprawiać niektóre rzeczy, ale... Mów mi do symetrii, Boże mój. Pojawiło się też nowe pomieszczenie za magazynem, łowiarka. Automatyczna. Której za każdym razem ekspię swój stracony level, bo już zginęłam chyba z 10 razy. No bywa. Jeszcze nie udało mi się przekroczyć 20 któregoś tam levela, bo zawsze ginę jak mam 20 któryś. Patrzcie, no. Co wyłowiłam. To wszystko jest wyłowione z tej cudownej łowiarki, także... No. Opłaca się mieć taką u siebie. A, to jeszcze najważniejsze, moje akwarium. Tak, dokładnie. Kami zrobiła akwarium. Nie ma ryb! No bo musimy się w podróż musimy pójść, no. Ocean, tak. Tak. Bo nie chcę jakiś tam dorszy i łososi, bo to jem. O. No, tak. No. Co miałyśmy pokazać? No ogólnie miałyśmy pokazać, jak to tutaj się prezentuje. Ja specjalnie pokażę, bo Karla urządziła specjalnie przed odcinkiem. Jakiś obraz by się tu przydał, nie? I szafa. Ej, wiesz, że przed domem mamy dwa bloki dirtu, tak lewitującego? Wiem. Bo to ty chyba zostawiłaś. Tak, bo ja tam robiłam komin. No, także ja wam teraz... I stwierdziłam, a dobra, zostawię to. Będzie śmiesznie. No. Mamy komin i jest też nasz słynny dąb. Pokazali dęba. Nie ścięłyśmy go, jest tutaj i jest nawet tabliczka, że jest pod ochroną, nie wolno ruszać. Możemy dać mu też imię w sumie, ale no. Nie mam pomysłu. Ja też nie. A tą dziurę to ja bym zakopała, bo chyba nie będziemy już korzystać z tej kopalni. No nie wiem, jak tam mamy nowe wejście, to... rozkopane na lewo i prawo w tych tunelach i się można tylko pogubić. No w sumie racja. Ja mam tylko dwa dirty. No to jak masz dwa, to zakop, ja zaraz czekaj, skombinuję trzeciego i będzie fajnie. Mamy tutaj taki piękny teren sobie wybrałyśmy, że po prostu mamy tutaj pełno zwierząt, jest po prostu przepiękna łąka. I w sumie stwierdziłyśmy, że zostaniemy farmerami, prawda? Tak. Stwierdziłyśmy tak. To wcale nie tak, że ja tak powiedziałam. Jak pięknie. I słoneczniki, no. Świnki. Jest przepięknie po prostu. Tak. I koniki tam są. Ma nam się miejscówka. No, chociaż raz zawsze nam się udało. Zawsze mamy 100 lat. Są też farmy Karli właściwie, bo ona tutaj urzędowała. Wyjątkowo to ona się tym razem zajmowała polami. Ja tutaj chyba tylko dosadziłam trochę marchewek i ziemniaków. No. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zauważyłam, ja już je ze dwa razy zbierałam, także no. No to chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany. No. Aha, no. Jeszcze obok powstała krowiarnia. I owce tam jeszcze są. Po co owce? No bo przyszły z krowami, to już je zostawiłam. Ale to miało być tylko dla krów, dlatego jest takie małe. Oj, no dobra, no jak są, to niech sobie tam istnieją, no. Może tutaj też sobie zrobimy drzwi w tym garażu? Ale tu są te windy, to chyba jakoś tak nie bardzo będzie. No. Ale chyba pomiędzy jest wolne. To weź zobacz, jak to tam osiągnął. Masz dwie klatki są. Tak, akurat? O, widzisz. No, to spoko. To ja idę do magazynu po drzwi, bo chyba akurat mamy... Dla mnie jest dziwne to, że mamy frontowe drzwi pojedyncze, a do tyłu mamy podwójne. No, ja nie wiem. Tak został ten dom projektowany. Z której strony jest przód? Bo ja już nie wiem.
Bo tam gdzie garaż jest przód, nie? I gdzie dąb. No może i tak, to bardziej wygląda na przód. A tutaj chyba coś miałam dokończyć, tak mi się wydaje, jak tak patrzę na ten dom. Albo i nie. O, teraz wygląda lepiej, jak wstawiłyśmy te drzwi do garażu. No, nie jest tak pusto tutaj. No ogólnie to, nie wiem, może Karol zajmie się ogródkiem, a ja pójdę kończyć windę. No pewnie, ja się mam zająć ogródkiem. Miałam zrobić nam ten... kuchenkę. No. Nie wiem, czy będą miała. To będzie miały taką na środku, taką bardzo modern. No. Tylko potrzebuję 4 ognisk, 4 torów złotych. No to oj, mamy złoto, to bierz i rób i ten. Tak, tutaj jest właśnie nic nie warte złoto. To warto zaznaczyć. Tak. Cudowne. Ja to chciałam, bo idę ogarniać trochę to podwórko. Zasadzę nam trawę. Boże, zapomniałam, że ja to nagrywam. Ale ja takie głupoty robię w tym craftingu. To się wytnie. No właśnie tak, nie wiem, czy mi się będzie chciało wycinać. Sadzę nam trawę. Aż tyle. O! Słyszę znowu tego chyba kupca. Tak? Handlarza? Nie wiem. Deszcz pada, to na pewno. Nad naszym magazynem go słychać. Właśnie, rzeczywiście, gdzieś tutaj jest ten. O, się chce... on ogólnie jest u nas w domu. Jak to? No, wlazł sobie, bo drzwi były otwarte. No tego jeszcze nie było. Dlatego tak słyszę. Powiem ci szczerze, że nie ma zbyt fajnych rzeczy. I jeszcze z tą lamą tu wlazł. Jaki typ. Nie, to... No idźże pan stąd. W ogóle niedawno odkryłam, że można tutaj w sobie wpisywać po prostu. Tak? No w ten crafting i ci się wyszukuje. Ale że jak tak wpisywać? No jak otworzysz crafting, to masz obok na górze taki pasek, nie? Widzisz to? A, rzeczywiście jest, kurczę. No. Wy różne przedmioty i ci wyskakuje. No, spoko. Trampolinę se zrobił. Jak to sobie zrobił Aha. Zobacz. Już widziałam. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Mówi się trudno, już jest po zawodach. Tak. Założę tą swoją śmieszną zbroję. No. Weszłam na górę windą i od razu spadłam na dół. Oj, bo ten głupek mnie tu zepchnął. Zepsuł wszystko. Pytanie. No? Czy nas nie będzie irytowało ładymiąca kuchenka w domu? Nie wiem, musiałabym to zobaczyć. No, trochę jak parowóz. Czekaj, skończę tu z tą dróżką i... Nie wiem, czy to był dobry pomysł. No nie, chyba nie się skończył. No. Chyba nie będzie miały Karla kuchenki. Albo może taką pojedynczą nam zrobię, ale pod oknem czy coś. W ogóle ten gościu już się napił mikstury i go nie widać. No i dobrze, przynajmniej nie wie nas irytował. Oła, oła. Aha, bo to tak by było wtedy. No. Że tak by dymiło cały czas. No, tak. To dobra, może to chyba zrobimy... Może niech jeden palnik się po prostu dymi. Też... A może zrobimy po prostu gdzieś, nie wiem, tutaj kuchenkę? No nie wiem, ty tam jesteś od designu, to wiesz. Zrobimy sobie kuchenkę koło lodówki. Tylko chyba nie pasuje takie jasne drewno. Czemu to drewno nie jest takie jak ta beczka? Da się zrobić takie drewno? Nie, bo ta beczka to w ogóle jest chyba... Jedyna Boże, w swoim rodzaju. Znowu mi patyków brakuje. Chociaż może w sumie, wiesz co, jak może ze świerku, znaczy z tej sosny, jakby było drewno, może ono jest takie... A mamy sosnę? Nie mamy chyba właśnie. Chyba nie? No właśnie. No. Możemy kupić. No, ciekawe gdzie. No u handlarza, nie? Nie, on nie ma teraz sosny.
On ma jakieś barwniki. A to mu się zmienia codziennie? No, co jakiś czas mu się zmienia tam. Ja oszaleję. U mnie to będzie taki ciekawy odcinek. No, u mnie tym bardziej. Z craftingu. Kopanie dyrta i stawianie gravelu. Wiesz, jakie można robić? Super, super można robić mosty z tych ognisk. Mosty nie, z nie pasuje mi to drewno. Tak. Mosty z ognisk. Zaprezentuję, gdzie ty jesteś. No, tu jestem. Ale potrzebuję kilku ognisk. W ogóle wiesz co, tu przed domem na tych płytkach można by powiesić te latarnie. No oczywiście, że można. Teraz mamy taki właśnie, taką możliwość, super. Na przykład o tak sobie zrobisz. No. Jak sobie zalewasz je wodą. Oj. I zepsujesz pół mojej trawy, którą zasiałam przed chwilą. Przepraszam. Znaczy to mi się źle odwróciło, nie? No, ale ogólnie czaję, no. Powstaje ci coś takiego i możesz sobie robić tego most. Nad wodą to lepiej wygląda, nie? No, fajne w sumie. No, ale dlaczego mi zepsułaś? Tylko my tutaj trawę? Nie mamy tutaj... I ja się tak napracowałam. O nie! Nie! Co ty zrobiłaś? Zginęłaś. Muszę mnie do tej dziury, co trzeba. O nie, no nie, no znowu nigdy nie będę miała większego levela niż 22. Boże, spędzę całe życie na tej łowiarce. W ogóle co za odruch, nie? Wylogowuję się z Minecrafta, bo mi to uratuje. No, jakbyś się w odpowiednim momencie wylogowała, to może i by pomogło. Jeszcze najgorzej, że nie miałam w ogóle tej wody, bo ją wylałam. Halo? Nie do ciebie, tylko ja do siebie gadam. Aha, bo ja stoję. Dobrze. I utonęłaś. Co ja tam zrobiłam, że nie mogę teraz tej wody się pozbyć? Nie mam pojęcia, ta woda rządzi się własnymi prawami. Tu windy wodne są... Nie. Idziemy po sosnę, bo nie mogę patrzeć na naszą kuchenkę. No to idź po sosnę. Planuję tutaj ogrodzić nas, żeby... No widzę, wiesz, właśnie. Tylko najpierw muszę teren zrównać. Co ja tu mam przy sobie? Nic nie mam przy sobie. Jak ja mam iść na tą wyprawę w ogóle tak ubrana w jakąś zniszczoną zbroję? W którą stronę świata iść? Nie wiem. W prawo. Idę w brzozy. Dobra. A miałam wziąć konia. Dobra. Szybciej przelecę to na własnych stópkach. No w sumie te konie jakoś ostatnio strasznie wolne są. Nie wiem, czy wolne, ale... Zawsze są z nimi problemy, bo się gdzieś klinują albo przejść nie mogą. Tak. W ogóle żwir nam się skończył. A po co nam żwir? No ja robię ścieżki ze żwiru. A dużo było żwiru w Netherze, możesz się przejść, jak chcesz, będziesz miała ciekawy odcinek. Nie. Może Gasta ubijesz. Już ubiłam. Czyżbym znalazła biom kwiatowy? Bo widzę dużo pięknych kwiatków. Oj, tam... chyba tak. O, jak tu pięknie! Pozbieraj trochę kwiatków, to będziemy miały na barwniki czy coś. Pozbierałabym, ale jest noc. Już tu do mnie idzie. A są też owce, ale... Dobrze. Będę bardzo uprzejma i nie zabiję tej owcy, tylko ją ostrzygnę. Poświęcę na to żelazo. A w ogóle w domu mamy dwie sztuki nożyczek. No i co? I będziemy miały trzecią, tak? Tak. Już ją mamy. No cóż. Tak to jest, jak się nie myśli, co tu wziąć ze sobą na podróż, nie? Słucham. Nie, ja nic nie mówię przecież. Sugerujesz, że ktoś tu nie myśli? I do łóżka, bo ja jestem na wyprawie. Ale już masz łóżko, tak? Potwory w pobliżu, gdzie? Tylko owce są w pobliżu. Gdzie on idzie? Nie widzę go. Może pod tobą są potwory. Już śpię. Ja też. Przyniosę dla ciebie kwiatki z wyprawy. Bądź dla mnie miła. Przecież ja jestem zawsze dla ciebie miła. Tak, przez ją powiedziałeś, że nie myślę. Nie. Ja mówiłam ogólnie, nie mówiłam o tobie.
Jakie chcesz kwiatki? Stokrotki chyba nie chcesz. Takie, których nie mamy. Tulipany możesz pozbierać. Jest dużo tulipanów. Pięknych tulipanów! Tulipan. A może sobie wodę mnie skoszę? W końcu mam tyle wiadrek wody. A znając życie, właśnie. Nie przyniosę ani jednej ryby. Tych nie chcę. Wziąłem ze sobą nawet piasek dusz, taka jestem przygotowana do tej wyprawy. A na co ci tam ten piasek dusz? Po prostu go nie zostawiam nam. Skoszę wszystkie kwiatki i pozbieram. W ogóle weź już wracaj do domu, może co? No i to potem sosnę, ona jest na samej górze. Jest. Tak nie ma i nie ma ciebie. Tęsknisz już za mną. No. Może pójdziemy spać? Tak. Ale jeszcze ryb nie znalazłam. No to następną razą znajdziesz ryby. Kurde, głupie drabinki. Ja już leżę w łóżeczku. Już czekam. Ja też. Ja już śpię. Ja nam robię studnie. Studnie życzeń? Tak. Fajnie. No bo żeby było coś tutaj na tym naszym podwórku. Na tym źródło wody się przyda i zawsze lepsza studia niż wykopane tam takie coś, co miał kwadracik. Tak. Co by tu wyrzucić, żeby wziąć kość? O, te pochodnie po co mi? Po co komu pochodnie? No przecież. Redstone'owa. Aha. To ja widzę, ty bardzo po prostu poszłaś przygotowana na tą wyprawę. No przecież nigdy nie wiesz, kiedy będą ci potrzebne pochodnie z Redstone'a. No tak. Zrobiłam nam studnię, ale wygląda jak kupa, no i co? No i musisz ją poprawić. Nie. Ty ją poprawisz, ja nie umiem budować. Ja. Już w ogóle jestem tak daleko od domu. Będę wracała do niego 3 dni. Chyba 3 sekundy, bo zrobisz TP i już. Nie mów takich rzeczy. Co ty myślisz, że ja 3 dni będę na ciebie czekać? Chyba się trochę wróciłam. A nie? Nie zaczekasz na mnie? Nie, nie zaczekam. Mówiłaś, że tęsknisz. No ale już mi się zdanie zmieniło. Już nie tęsknię. No nie. Chciałabym ocean znaleźć. Ja chciałabym znaleźć żwir. W Netherze jest żwir. Ale ja chcę tutaj znaleźć żwir, a nie kurde do Netheru specjalnie chadzać. Ale tak na wierzchu to raczej nie ma żwiru. No nie. Pod ziemią albo na terze. Ale mi się nie chce. Haha, znalazłam. O nie, ile znalazłaś? Dużo. No nie, no krowa mi wsiada do łódki. I zlagowałam przez nią. Super po prostu. Siadaj stąd krowo. No to płyń z krową, no trudno no. Będziesz miała pasażera na gapę. Nie mam jak płynąć, bo tutaj nie ma już wody. O, i w tym jest problem. Poza tym wrzuciłam specjalnie chleb, żeby łódkę zmieścić. Dawaj na łódkę. A ja wybudowałam krzywo studnię. Idę zobaczyć. Ale wiemy chyba, jak ją naprawić. Co taka płytka? Czekaj, bo ja tu naprawiam, no. Płytka. No. Idź stąd, bo mi przeszkadzasz, no psujesz. Ja to naprawię. Wiesz, że studnia powinna być głęboka? To tak tylko wstępnie zrobiłam, no. A ty już po prostu nie tak wszystko robię. No, bo powinna być głęboka. Zaraz sama będziesz budować, kurde. Poszła sobie na wyprawę, a ja musiałam ogarniać tutaj wszystko. Jeszcze narzeka. Ja przyszłam, żeby kwiatki ci znaleźć. Proszę, od razu żywszy będzie nasz ogródek. Jaki będzie? A, żywszy, bo ja usłyszałam, że brzydszy. No nie pasuje! No jak nie pasuje? Na moim teksturpaku pasuje idealnie, idealny kolor. Tak? To ja zobaczę. Tak.
Ja mam Faithfula i normalnie to wygląda. Dobra, nie chcę mi się teraz tego robić. O! Czemu opuściłaś grę? No, niechcący. Ja dzisiaj to po prostu nie wiem. Ja dzisiaj, no dla mnie to, na moim to jest za jasne. Nie, tutaj na moim to wygląda spoko. Może ciemno będzie? Nie, no też nie będzie. Każdy no, wygląda to jaśniej, więc okej. Okay. Dobra, no, niech będzie. U mnie ten ciemny wygląda na za ciemny. Aha. Wiesz co ja zrobiłam? Wyrzuciłam w swojej wyprawie wszystkie tory, które miałam. Geniusz. Na kuchenkę. Bo musiałam mieć miejsce, tak? Halo. No tak, bo w ogóle idziesz na wyprawę po prostu z połową zapalonego ekwipunku, to no, no co halo, się dziwić. No halo, wiaderek miałam! Na co na ryby? A na co ci tam były te kurde tory? Słuchaj, bo były, okej? Okej. O, już wiem co miałam zrobić w akwarium, przypomniało mi się jak tu weszło. Wystawić te magma bloki, żeby były bąbelki. Moje akwarium po prostu powstaje etapowo. Mhm. A zombie się tak słodko tuliły przez chwilkę. Ale już się nie tulą. Tak się wzięły do siebie rączkami, tak się przytuliły i takie o, słodziaki. Naprawdę. O, idę do twojego akwarium, idę popływać. Pokazuję właśnie widzom. Siup. Szkoda, że to bije, ale na tym w ogóle... Ale przynajmniej świeci, to będzie tu jasno. I ten daje w ogóle. A, no. Tylko, że tak ściąga w dół, że wiesz, to boli. Wystarczy, no, ściąga dwa? W dół do siebie, a ten... O kurde, tlen. No bo właśnie tak działa winda, nie? No. On cię ściąga w dół i... Dobra. A ja w ogóle nie mam, nie mam siekiery i nie ten. Chcę stąd wyjść! No to weź tam, miałam, rozbuduj. On przysysa. Tutaj mam wodę. Teraz na swobodnie. A racja, tu można było. Znaczy nie można o tym. Ja wodę dałam. No, że tu wodę dać po prostu, że... Zrobiła nierówna woda, czy mi się... Dobrze. Aha, po co ja tą wodę tu dałam? Tu ma nie być wody. Tylko sobie zrobiłam tak wejście, żeby ten... No... coraz ładniejszy. Nie, jeszcze po bokach mogłam... Po bokach mogłam dać te magma bloki, ej. Wracam tam. A tylko zjem. A możesz też glowstone nadać. Pa, 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 pa. Jarka. No, do zobaczenia dobra, za pół roku! Nie no, może wcześniej, ale ta seria jest po prostu na luzie, więc kiedy mamy ochotę, to sobie nagrywamy i sobie pokazujemy, co robimy. Także no, wszystko jasne.